Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Dariusz Sobieski z Fundacji Subvenio. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Darku, jeszcze parę lat temu powiedziałabym, że ślub to jest moim marzeniem, pewnie pana też, ale no dzisiaj to wygląda... Przecież nawet miałem kiedyś ślub z marzenia. No właśnie. Dzisiaj to niekoniecznie ten ślub jest naszym marzeniem i może warto odpowiedzieć na pytanie, kiedy nie powinniśmy brać tego ślubu? No właśnie, bo często, znaczy ślub jako marzenie, jako piękna uroczystość, pewnie on zawsze zostanie marzeniem, natomiast ślub jest też zakończeniem pewnego fragmentu życia i zapoczątkowaniem zupełnie nowego. I dobrze by było, żeby ten ślub był zakończeniem, powiedzmy, takiego swobodnego, wolnego trybu życia, a zapoczątkowaniem nowego, odpowiedzialnego trybu życia. Jeśli tak to będzie, to pewnie wszystko w porządku, jeśli tak potraktujemy ślub. Natomiast jeśli ślub traktujemy jako narzędzie do czegoś tam, to mikre szanse są na to, żeby to coś tam fajnie wyszło. I warto jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy w ostatniej chwili można się rozmyślić i powiedzieć komuś nie? Wie pani, pewnie można. To znaczy, nie ma przepisu zabraniającego czegoś takiego. Mało tego, jeśli ktoś się rozmyśli, powie nie i wyjdzie, do tego ślubu się nie da udzielić, bo do ślubu są dwie osoby potrzebne. Natomiast czy to jest w porządku wobec tej osoby, której się mówi nie w ostatniej chwili, to już jest zupełnie inna historia i powiedzmy mało psychologiczna, o wiele bardziej, nazwijmy taka, no czy to jest w porządku. Czy to jest w porządku do tej drugiej osoby? Tak. I uważam, że niekoniecznie. Że na ostatnią chwilę mówimy nie. Na ostatnią chwilę. Rozumiem, można wcześniej. Czyli można o nas to źle świadczy, tak, że jesteśmy niepoważni, tak? Niepoważni, bo to jest niepoważni jesteśmy my i bardzo niepoważnie traktujemy i drugą, znaczy nawet nie tylko drugą osobę. Wie pani, oczywiście są historie, które oglądamy w filmach, tak, że panna młoda ucieka sprzed ołtarza, więc jeśli to jest komedia, to w porządku, to niech tak będzie, a jeśli to jest życie, to jak bardzo nieporządnie, nie w porządku traktujemy po pierwsze partnera, po drugie rodzinę swoją, rodzinę jego, po trzecie ludzi bliskich, po czwarte instytucje, po piąte nie wiem już kogo, prawda? W każdym bądź razie wszystkich dookoła, bo ja się nagle rozmyśliłam czy rozmyśliłem. No nie? Dobrze. I teraz tak, rozmawiając z seksuologiem, uzyskałam taką odpowiedź, nie poślubię nikogo, kogo nie znasz przynajmniej od roku. Co pan na to, jako psycholog? Pani, myślę, że ten seksuolog nie głupio powiedział, no bo pamiętajmy, co to jest ślub. Ślub tak naprawdę to nie jest uroczystość. Ślub, inaczej ślubowanie. Może być ślubowanie takie małżeńskie, są innego rodzaju ślubowania typu harcerskie i tak dalej, i tak dalej. Czyli popatrzmy na słowo ślubowanie, ślub to jest przysięga. To jest nic innego jak składanie obietnic. Więc dobrze by było, żebyśmy składali te obietnice nazwijmy to w pełni sił umysłowych, czyli wiedząc... No właśnie, bo ta pierwsza faza, no takie zakochanie, to około roku ma, wtedy, prawda? Rok, półtora, pół roku, ale w fazie zakochania jesteśmy gotowi obiecać wszystko. Mało tego, co najciekawsze, że jesteśmy... Zrobić wszystko i co najciekawsze, obiecując i robiąc, jesteśmy przekonani, że obiecujemy prawdę. Tak jest, no dobrze. Więc pod tym względem rzeczywiście warto trochę odczekać, żebyśmy wiedzieli, co robimy tak naprawdę. Mhm. No a teraz też taka historia, no bo czasami rodzice nas namawiają, o warto wziąć ślub, a to świetny partner albo partnerka, czyli co, nie warto się, nie pozwolić, nie trzeba pozwalać na to, żeby ktoś nas namawiał do tego ślubu. Znaczy wie pani, nie mamy wpływu na to, czy ktoś nas będzie namawiał, czy nie, natomiast mamy wpływ na to, czy posłuchamy tych namów, czy nie. I teraz czasami bywa tak, że niektóre namowy, rzeczy, do których ludzie nas namawiają, niektóre są bardzo fajne, mało tego, oni z racji doświadczenia życiowego, namawiając nas, mają rację. Jak sobie teraz pomyślę, czasami jak mi mówili coś rodzice, kiedy miałem lat 15 czy 16, a dotarło do mnie to po następnych 15 czy 16, to sobie myślę, no mieli rację, jakbym ich wtedy posłuchał, to byłoby fajnie, prawda? Natomiast nie posłuchałem, więc mnie czasami może warto posłuchać, ale zawsze warto zastanowić się nad różnego rodzaju radami. No tak, ale człowiek musi sprawdzić sam. Jak nie sprawdzi,
i się nie oparzy, to trudno mu w to wierzyć. Jak instruktor narciarski z gór, tak? Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Trochę tak jest. Natomiast wie pani, to druga ta nauka. Drogo, kosztowna nauka. Tak, można sobie złamać rękę, nogę, a można złamać sobie i komuś przy okazji życie. Mhm. Także a co by pan na to powiedział? Czy warto zawierać małżeństwo z powodu pieniędzy? Dla pieniędzy? No cóż, można potraktować małżeństwo jako swego rodzaju transakcję handlową. No jest to transakcja handlowa. No bo jest to transakcja handlowa. Jakiś biznes, ale czy dla pieniędzy warto? Czy takie małżeństwo przetrwa? Wie pani, wszystko pewnie zależy, ile tych pieniędzy będzie, nie? Ale ma szansę na to, żeby przetrwało pod jednym warunkiem, że obie strony w całej tej transakcji będą uczciwe. Bo to jest ważne. Jeśli nie wiem, jest na przykład pan, który ma lat dużo, ale ma pieniędzy jeszcze więcej i pani, która ma pieniędzy mało, a lat jeszcze mniej i oni zawierają umowę. Pobierzemy się, tam nie ma miłości, nie czarujmy się. Pobierzemy się, będziemy udawali w stosunku do siebie, może nie miłość, albo inaczej, będziemy w stosunku do siebie mili, będziemy w stosunku do siebie w porządku. Tak, ja ponieważ jestem młoda i silna, będę o ciebie dbała, będę cię, nie wiem, kąpała, myła i tak dalej, bo ty już na to siły nie masz. Natomiast ty mi zapewnisz kupno tego i tego jeszcze. Jeśli dotrzymają tych umów... Na początku w to wierzymy, ale życie weryfikuje. Jeśli dotrzymają tych... No właśnie, to jest to życie weryfikuje. Natomiast nie życie weryfikuje, to my albo sobie odpuszczamy, albo nie. Jeśli będziemy zgodnie z umową, postępować zgodnie z umową. Wie pani, jeśli umawiam się z bankiem na kupno mieszkania na 30 lat, i temu, z tym bankiem zawieram umowę i mówię, słuchaj banku, ja będę ci spłacał co miesiąc 1300 zł rat, i ludzie spłacają te 1300 zł. No, ale są tacy, którzy nie spłacają. Są konsekwencje. Są konsekwencje. No tu mogą być przykre, tak. Ale tu z kolei mogą być wprost przeciwnie, rozwód zapewni nam dużo pieniędzy. A niekoniecznie, bo jeśli obie strony są mądre, to zrobią intercyzę przed ślubem i już. I powiedzą, owszem, ale wyjdę za ciebie albo ożenię się z tobą pod takimi to a takimi warunkami. I skoro można z bankiem zawrzeć umowę na 30 lat, to ze starszym panem nie można? Też no można, ale też to też... Można. I też można jej dotrzymać. I te młode kobiety na ogół zawierały klauzulę, że jak dojdzie do rozwodu, to tyle pieniędzy się należy i dobrze, i jeśli pan się na to godził, no to oczywiście, że tak. Mało tego. I co najciekawsze, mogą być wszyscy zadowoleni z tego układu. On, że miał przez 5 lat młodą żonę, a ona, że ma kasę, a była tylko przez 5 lat żoną starego męża. No dobrze, a teraz... poślubiamy kogoś, właściwie nie powinniśmy poślubiać kogoś, jak oczekujemy, że po ślubie się zmieni. No bo ta ceremonia, która trwa 20-30 minut, no to nie zmieni nam kogoś, kto pije alkohol. Przy czym najczęściej taką wiarę w zmianę pokładają jednak kobiety. Mężczyźni nie chcą. Leniucha nie zmienimy na ogół. Leniucha nie zmienimy. Jak nie będzie miał szacunku, będzie miała szacunku, to też nie zmienimy. Chyba nie zmienimy. No wracamy do tego, co powiedziała pani na początku audycji, słowa tegoż pana seksuologa, że możemy wziąć ślub z kimś, kogo przez co najmniej rok poznawaliśmy. Natomiast jeśli już przyjmujemy to za prawdę, a jest to rzeczywiście bardzo dobre zdanie, to poznawajmy tego kogoś i miejmy bardzo szeroko otwarte oczy. To znaczy, jeśli widzimy, że on, nie wiem, na mnie pokrzykuje, to nie liczmy na to, że po ślubie mu się nagle odmieni, bo ślub rzeczywiście trwa pół godziny uroczystość, plus później wesele, naście godzin i wraca rzeczywistość. Czasami jeszcze noc poślubna, jakaś romantyczna może być, tudzież podróż poślubna, ale potem wraca rzeczywistość. I jeśli ktoś ma we krwi na przykład poburkiwanie na kogoś, to mu nagle nie przejdzie. Będzie poburkiwał w dalszym ciągu. Jeśli ktoś ma ochotę kogoś, nie wiem, ograniczać, to będzie ograniczał w dalszym ciągu. Nikt po ślubie sam z siebie się nie zmienia. Ludzie się zmieniają. Ojciec. Przemocy też nie możemy zmienić po ślubie. Też nie. Inaczej, ludzie się mogą zmieniają. Mogą się nawet wyostrzyć ludzie pewne się zmieniają, zachowania. Tylko wtedy, kiedy muszą się zmienić, bo kiedy nie mają powodu do tego, to się nie zmieniają. I owszem, może być takie. Jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której ślub kogoś zmieni. No bo właśnie, no bo ślub daje pewne prawa.
człowiekowi. Ale i obowiązki. Ale i obowiązki. I jeśli na przykład ktoś mi mówi, słuchaj, dostaniesz ode mnie ślub, to i no, to wszystko, co za ślubem idzie, prawda, obowiązki małżeńskie, także dostaniesz, ale masz się zachowywać tak i tak. I jeśli ja dostanę to, po czym nie będę się zachowywał wedle tego życzenia, to ten ktoś mi powie, słuchaj, dostałeś ślub, ale teraz ja ci go zabiorę, ten ślub. No bo można zabrać, przynajmniej w prawie cywilnym można zabrać i nie będziesz tego miał. No i wtedy ja się muszę zastanowić, czy chcę stracić, bo też ślub może być coś takiego, że coś pokaże, prawda? Da nadzieję, chociaż najczęściej w dzisiejszych czasach bywa to tak, że to nie ślub daje nadzieję, tylko tą nadzieję sobie załatwiamy wcześniej, a ślub ma być tylko ukoronowaniem pewnych rzeczy, a nawet nie zawsze ukoronowaniem, usankcjonowaniem, o, to będzie lepsza sprawa. Natomiast może być tak, sobie też jestem w stanie wyobrazić, że ślub jest obietnicą, natomiast i jakby przepustką do pewnych spraw, także w małżeństwie, chociażby teoretycznie do seksu powinien być i według zasad wiary na przykład jest, prawda? I są ludzie, których tych zasad przestrzegają. No dobrze, to skoro pan już poruszył ten seks, to czy brać ślub z przekonaniem, że seks wzbudzi miłość tam, gdzie jej wcześniej nie było? Jak to jest z tym seksem? Oj, różnie bywa. Myślę, że lepiej było, gdyby tutaj na tym miejscu, na moim miejscu był seksuolog, bo się bardziej zna na tym niż ja, natomiast jak różnie bywa rzeczywiście. No to co mówi seksuolog, że to satysfakcjonujący seks wymaga miłości i serdeczności, a nie stwarza je. Czyli, że jeżeli się kochamy, to mamy satysfakcjonujący seks. Może dobrze. A jak patrzy, dobrze pan to powiedział. Że jest psycholog. Pan tu jest, to dobrze. Jak patrzy na to psycholog? Psycholog, a przynajmniej psycholog Sobieski, bo to w ten sposób. Psycholog Sobieski to nie jest ogólny psycholog, tylko bardzo konkretny. Patrzy tak, że może się zdarzyć, że seks może coś stworzyć. Może się tak zdarzyć. Kiedy na przykład zdarzy się, że trafi na siebie dwoje ludzi optymalnie do siebie erotycznie niedopasowanych. Tak przypadkiem zupełnie, ale może się zdarzyć. I wtedy, jak to Hemingway pisał, prawda, ziemia się poruszyła. Więc może tak być. I to dla obojga. Może być tak, że ktoś trafi na kogoś, może nie tyle, znaczy sam na przykład niedoświadczony trafi nie tyle na doświadczonego, ile na człowieka, wszystko jedno, czy kobietę, czy mężczyznę, z fantazją. Także w tej sferze, która coś pokaże, czegoś nauczy, pokaże coś, czego nie było i ktoś powie, to jest fantastyczne, ja tego chcę. Ona mówi, chcesz, fajnie, dostaniesz, ale musisz zrobić to, to, to i to. No i ten ktoś robi. Bo tak bywa. I wtedy może się zdarzyć, że każde pojedyncze działanie może wprowadzić zmiany, nawet duże, w ludzkim życiu i uważam, że... Ale to w sumie to miłe to, co pan mówi. Tak, może się zdarzyć, że... Nie przez żołądek do serca, tylko przez łóżko do serca. Do serca. Do serca. Do serca. Do serca. Właśnie a jak łóżko. Do serca, to i do seksu. No nie, przez nie seks. Zawsze. Przez seks można trafić do serca. Dobrze, a teraz... Seksuolog powiedział, że przez serce do seksu, prawda? Przez ten żołądek, to jak w takim razie? Wie pani co, to ja takiego mema na Facebooku zamieściłem ostatnio, że to nieprawda, że przez żołądek do serca, bo jaki człowiek idzie do kochanki na pierogi? Prawda? Więc chyba niekoniecznie, natomiast może nie do serca, natomiast rzeczywiście są ludzie, dla których tak naprawdę ten żołądek to jest pewien symbol, prawda? To jest symbol pewnych wartości, tych wartości materialnych. To trochę też tak przez czyli pieniądze, przez kieszeń do serca. Może to chodzi też o to, że ta druga osoba dba bardzo, tak? Dba o żołądek, ale też dba o mieszkanie, ale też dba na przykład o to, żeby było za co dba zakupy o zrobić. Wszystko, czyli ten żołądek, no jeżeli jest taką ktoś, przenośnią, tak. Tak, pewnego rodzaju, ja też to tak rozumiem, że pewnego rodzaju przenośnia. Chociaż może być, też może się zdarzyć, dosłownie, jeśli rzeczywiście trafimy na smakosza, o, ja sobie jestem znowu kolejną rzecz w stanie wyobrazić, że jeśli spotka się dwoje ludzi, których oboje są smakoszami i mało tego, to smakoszostwo, nie wiem, czy takie słowo istnieje, jest wręcz swego rodzaju ich pasją, bo są tacy ludzie. To są tacy ludzie, którzy robią audycje radiowe czy telewizyjne na temat jedzenia. Nie wiem, to jest, nie wiem, pan Makłowicz, ktokolwiek inny, prawda, kto się na tym zna i dla nich kulinaria są pasją. Jestem w stanie sobie wyobrazić... To pewnego rodzaju koneser.
Tak, że jeśli spotka się dwoje takich ludzi, to oni razem mają naprawdę co robić. I ta kuchnia może być czymś bardzo, bardzo łączącym, bo z połowę życia spędzą, nie czyli nudząc się, bawiąc się wspólnie. Te wspólne zainteresowania, tak, to są wspólne, które zainteresowania. Łączą ludzi. I może to być te wspólne zainteresowanie, mogą to być właśnie kultura kulinarna. Tak, prawda? Tylko wie pan co, że tak pomyślałam teraz, że te wspólne zainteresowania to nawet mogą prowadzić do walki pomiędzy małżonkami, czy partnerami, tak, bo oni jeszcze nie są. Albo jak już są małżeństwem, jest walka o to, kto jest lepszy. Wie pani, tym, że ja taką walkę to ja oglądam bardzo często wśród par, niekoniecznie z tego powodu. Niekoniecznie z tego powodu. To jest tylko jeden kolejny kawałek, w którym można walczyć. Natomiast widzę ludzi, którzy sobie, oj, chciałem tutaj użyć bardzo nieładnego słowa, którzy sobie, niech będzie, dokopują. Nawzajem, bez powodu, natomiast są złośliwi w stosunku do siebie, szczególnie w obecności innych, więc my, jeśli by rywalizowali, oni cały czas rywalizują. Więc jeśli będą mieli jednakowe pasje, to będzie tylko kolejne pole do rywalizowania. To jak pan powiedział, że oni ze sobą rywalizują i dokopują sobie, tak jak pan to nazwał, to może dobrze poznać jest rodzinę jednak tej przyszłej partnerki czy partnera, no bo ten człowiek wyszedł z tej rodziny, on dokładnie jest taki sam. Znaczy, czy dokładnie, może niekoniecznie, ale w znacznej mierze, nie w 100%. Są ludzie, którzy się zmieniają. No, zmieniają się i nawet kilkukrotnie. Tak, natomiast kilka razy są też zmieniają. Ludzie, którzy wychodzą z rodziny i stają się zupełnie inni. Wie pani, ja sam dostałem kilkakrotnie takie pytanie od ludzi, z którymi byłem związany. Jak ty to zrobiłeś, że ty nie jesteś taki jak twoja rodzina? No jakoś to zrobiłem, nie chcę w tej chwili wnikać. Znaczy wiem, jak to się stało, dlaczego ja taki... Na ogół nie chcemy być jak matka tak, czy ojciec. I udało mi się w znacznej mierze nie być takim, w znacznej, nie w 100%. Natomiast istnieje takie powiedzenie, chcesz zobaczyć swoją żonę za 30 lat, popatrz na teściową. Chcesz zobaczyć swojego męża za 30 lat, popatrz na teścia. To jest coś takiego i rzeczywiście... Coś w tym jest. Tak, istnieje w większości przypadków. Tak, istnieje w psychologii takie słówko, takie pojęcie... On używany jest w kilka różnych sposobów, tak zwana klątwa pokoleń. To jest właśnie przekazywanie z pokolenia na pokolenie wzorców postępowania, tych jawnych i tych mniej jawnych, tych bardzo ukrytych także. Więc rzeczywiście ta klątwa pokoleń działa, warto spojrzeć, żeby zobaczyć, jakie to pokolenia wpływały na naszego partnera czy partnerkę. No dobrze, a czy jest jeszcze dzisiaj takie zachowanie, że chcemy wyjść za mąż po to, żeby mieć obrączkę, bo to mężczyźni to chyba niekoniecznie, ale kobiety. Czy jeszcze chcą wyjść za mąż tylko dlatego, żeby włożyć suknię ślubną i obrączkę założyć? Oczywiście, że tak. To są wszystkie te kobiety, które mając lat 30 i więcej, mają tak naprawdę w głębi duszy lat 15. Jest to pragnienie 15-latki. Zostać, bo nie wychodzi się za mąż z powodu obrączki nie. i sukienki. Znaczy, są ludzie, którzy w stanie są to zrobić. A z powodu wieku. Mam już tyle lat, kurczę, muszę się śpieszyć. Bywa. Mało tego, bywa. Nacisk szczególnie najbliższych ciotek, wujków, babci jest ogromny. Jeśli jesteśmy osobą rodzinną i z tą rodziną się spotykamy, to słyszymy bardzo często, no ale kiedy wreszcie wnusiu tego chłopa tutaj nam pokażesz? A jak już masz tego chłopa, to kiedy weźmiecie ślub? A jak już wzięliście ślub, to kiedy pojawi się dziecko, prawda? Mhm. I jeśli spotykamy się z rodziną często, to wielokrotnie spotykam się z czymś takim, że panie, co ja mam zrobić, bo rodzina mnie ciśnie. Ja mówię, no to z kim pan ślub wziąłeś, nie? Z rodziną czy ze swoją żoną? No i ale generalnie, więc rzeczywiście może być tak. A jeszcze wracając do tych ślubów dla obrączki, dla sukni, przecież tak naprawdę panna młoda przez ten jeden wieczór w tej białej sukni, jedyna w białej sukni, jest księżniczką. No, raz nikt nie chce zostać księżniczką. Chociaż i ten jeden wieczór. Ten jeden, jedyny wieczór. No, co prawda nie ma pantofelka od kopciuszka, ale tym królową balu jest, prawda? Mhm. Więc natomiast no, przykre jest, jeśli ktoś dlatego, żeby zostać przez jedną noc królową balu, podejmuje decyzję na całe życie. No prawda? Dobrze. Pan Piotr pyta, a co z mieszkaniem ze sobą przed ślubem? A są dwie szkoły na to, czyli falenicka i warszawska. Przy czym tak, znaczy jest szkoła religijna, nie wolno, i jest szkoła psychologiczna. Jest to, nazwijmy odmienna? To... Odmienna?
Znaczy odmienna. W ogóle my się nie zajmujemy, czy wolno, czy nie wolno. Patrzymy na korzyści. No, no właśnie, to jakie patrzymy są na korzyści. Korzyści? Jakie są korzyści? Tak czy inaczej, ludzie, żeby byli razem ze sobą, powinni się poznać. Więc mieszkanie ze sobą jest poznawaniem się. Natomiast jeśli poznajemy się po ślubie, wtedy mamy tylko jedno wyjście, dotrzeć się. Ja nie mówię, że to jest złe wyjście, ale mamy tylko jedno wyjście, dotrzeć się. Kiedy mieszkamy ze sobą przed ślubem, mamy dwa wyjścia. Możemy się docierać, możemy się rozstać. Bo po ślubie, no po to bierzemy ślub, żeby się nie rozstawać. No bo co, rozwodzić się, no to bez sensu trochę, prawda? Więc albo jeśli mamy ślub, to i to mówię, to może mieć też swoje plusy. Jeśli mamy obowiązek dotarcia się, czyli obowiązek dopasowania się do siebie. Jeżeli chcemy się dopasować. Jeśli mamy ślub i traktujemy go poważnie, to nie ma chcemy, musimy. A to jeżeli już jesteśmy już po ślubie. Jeżeli jesteśmy po ślubie i traktujemy to poważnie, to wtedy musimy się dotrzeć. Może to mieć swoje dobre strony. No dobrze, ale wracając do tego mieszkania przed ślubem, to jest to chyba dobre, bo się docieramy. Tylko to jest coś takiego jednak, że jak coś tam wisi nad nami, taki bad, że to się może skończyć i możemy coś stracić, to jednak się bardzo staramy. Natomiast... Więc może tak być, że przed ślubem się bardziej mamy staramy. Mamy już tą obrączkę, dokument. Przestajemy no się to starać. Właściwie to już tak... Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Tak, mało tego, rzeczywiście było swego czasu tak, że ślub miał być czymś nieodwracalnym. Zresztą na przykład w religii jest nieodwracalny, prawda? Jest niezmywalny. Nie ma czegoś takiego jak rozwód w religii. W pewnych przypadkach rozwodu nie ma, jest stwierdzenie, stwierdzenie nieważności. Mm-hmm. To zupełnie coś innego. Rozwodu nie ma, natomiast w prawie i w życiu świeckim jest. I teraz to mieszkanie przed ślubem, znaczy ślub ma być czymś nierozrywalnym, więc jeśli zaczynamy ze sobą mieszkać po ślubie, to czy nam się podoba, czy nie, mamy mieszkać i mamy tak żyć, żebyśmy się do siebie dopasowali. Czyli ślub nakłada taki obowiązek pod warunkiem, że traktujemy go poważnie. Mhm. Bo jeśli idziemy do ślubu, a z tyłu głowy mamy taką myśl, no co, ślub to jest tylko ślub, zawsze można wziąć rozwód, to nie traktujemy ślubu poważnie wtedy. Mhm. Wtedy to jest tak samo, jak i przed ślubem. Wtedy to nie ma znaczenia. No dobrze, a patrząc na... młodych ludzi obecnie i tak jak oni podchodzą do tych związków, do małżeństwa, do ślubu, widzi pan jakąś różnicę? Przychodzą do pana na pewno przychodzą. Po poradę i ci, którzy mają 50, 60 lat, może tutaj w innych sprawach przychodzą, może rzadziej przychodzą w tych małżeńskich. Kłopota. Ludzie, którzy mają 50-60 lat, przychodzą do mnie wtedy, kiedy dzieje się coś naprawdę bardzo złego. Natomiast ludzie, którzy może, mają... A może to coś złego, to właśnie dla młodych teraz to jest inny tak, wymiar. Tak wygląda, tego. Jest inna wartość. To znaczy tak, ludzie w wieku lat, nie wiem, 50, 60 nie przychodzą do mnie z problemem typu, bo mąż za mało zarabia na przykład, a chciałabym, żeby więcej. Młodzi? A młodzi potrafią z takim problemem przyjść. Czyli rzeczy, które są problemem dla młodych, nie są problemem dla starszych. I to, a niekoniecznie odwrotnie. Odwrotnie takiej zależności nie ma. Czyli to, co ludziom przyszło z wieku, a być może wynika to też z tego, że dłużej na tym świecie żyją i mają innego rodzaju doświadczenia, to już na wiele rzeczy potrafią powiedzieć, to nie jest problem. To nie jest tak, problem. Ale może też w innych sytuacjach żyliśmy kiedyś. I żyliśmy w innych sytuacjach. To, wie pani, na takim co bardzo, innego było wartością. Na bardzo konkretnym przykładzie. Przychodzi 25-latka i mówi, proszę pana, mój mąż nie chce mnie zabrać na Karaiby na wycieczkę, prawda? I to jest dla niej problem. I oni potrafią z tym przyjść. I to jest dziwna sytuacja, no bo gdzie kiedyś mąż mógłby nie zabrać natomiast morze, tak. No bo natomiast kiedyś nigdy to nie się przyszła jeździło. Do mnie pani 50-letnia z takim problemem. Mhm. Nigdy nie przyszła. A 30-letnia przyszła. Mm-hmm. No i co pan jej poradził? A już nie pamiętam w tej chwili. Może niech sobie znajdzie bogatszego męża, będzie starszy. Mm-hmm. Ale zabierze nawet na Mauritius. No tak, i to jest problemem. Ta wycieczka jest problemem. Ta wycieczka była problemem. To znaczy, ona czekała, że mąż zapewni jej... Oczywiście wycieczka jest tutaj pewnym symbolem tylko, a że mąż zapewni jej status
życiowy, taki, jakiego ona oczekiwała. Mhm. Ty masz, facet, się o to postarać i masz mi zapewnić, żebym ja była królową nie tylko przez tą jedną noc i ślub, ale przez najbliższe parę Panie lat. Panie Darku, a jeszcze taka sytuacja, bo kiedyś nie było takich sytuacji, że zmienialiśmy tych partnerów. Raczej dziewczyna 19 lat to już miała jakiegoś konkretnego jednego kolegę, poważnego, drugiego. A później wychodziła za mąż. I często za tego samego. No właśnie. A teraz tak nie ma. No nie ma. Do czego to doszło? O co tutaj chodzi? I teraz, nawet jak dojdzie do tego ślubu, to ci ludzie częściej się rozstają ze sobą niż kiedyś. Wie pani, po pierwsze, znaczy wynika to raz, że ze zmian kulturowych, ale drugie ze zmian biologicznych. Żyjemy dużo dłużej. Więc w związku z tym dużo dłużej jesteśmy dziećmi, dużo dłużej jesteśmy młodzieżą, dużo dłużej jesteśmy w wieku średnim. A czy przypadkiem do nas nie dotarło, że nie jesteśmy monogamiczni? Albo może, że nie chcemy być? To są zmiany kulturowe. Znaczy ewolucyjnie my nigdy nie byliśmy monogamiczni. Tutaj można by na ten temat fajnie porozmawiać, ale to nie temat na dzisiaj. Natomiast... Bo nawet ci, którzy oficjalnie mówią, że są monogamiczni, to nieoficjalnie... Znaczy, wie pani, nieoficjalnie różnie, bo jak nieoficjalnie, to ja w to nie wnikam. Ja nie wiem. O, nieoficjalnie ja nie to wiem. Nas nie ja zrobię grzecznie. Natomiast mnie to jest to, że rzeczywiście wydłużeniu uległy poszczególne cykle życiowe. Tak jak pani powiedziała, kiedyś dziewczyna 19 lat, to się szykowała już do ślubu, mając 25 i nie miała męża, to była starą panną, prawda? No tak, a teraz jesteśmy singlami. Tak, a teraz jest, ale mając, mało tego, mając 35 lat, to się jest jeszcze młodym singlem. I w ogóle nie jakoś nie pragniemy tego związku. Są zmiany i kulturowe. I myślę, że tutaj jednak, tak patrząc na kobiety, nie wiem jak jest z mężczyznami, ale kobiety bardzo racjonalnie podchodzą do związków. Kobiety mają tutaj o tyle trudniej, że kobiety goni biologia. Bo jeśli znaczy biologia mówi pan, w sensie chodzi o urodzenie, urodzenie dziecka. No tak, ale kobiety decydują się wtedy na dziecko, niekoniecznie mając męża. Oczywiście, że tak, ale to jednak mimo wszystko jest dosyć trudna decyzja, bo generalnie o wiele łatwiej jest wychować dziecko, mając dla tego dziecka ojca i to jeszcze fajnego ojca. To wtedy jest po prostu łatwiej. Mhm. Natomiast mając gdzieś tam dawcę genów, ewentualnie alimentów, co najwyżej, to samemu było, nie było, jest trudniej. No bo to patrząc na to, to jest właśnie też taki drugi biznes, który wynika z tego partnerstwa takiego, tak? Tak, że gdzieś tam daleko jest dawca genów i pieniędzy, prawda? No dobrze. Natomiast nie ma wpływu na dziecko. Gorzej, jak czasami chce mieć wpływ Pan na dziecko. Pan Piotr też pyta, że znajomi już po 3-4 latach nie wytrzymują ze sobą i się rozwodzą i skąd taka... sytuacja. Ogólnie przyzwolenie. Dlaczego? Ogólnie przyzwolenie. A kto na to przyzwala? Sami sobie przyzwalamy, znaczy sami jako społeczeństwo. Upadły, że tak powiem, trochę autorytety, bo rzeczywiście, tak jak mówiłem tutaj parę razy, że jeśli ktoś traktował ślub poważnie, to nie było rozwodów, prawda? To może tak, jeżeli ktoś drugiego partnera traktował poważnie, bo ślub to jest to tylko sformalizowanie tego związku, prawda, to są ze sobą. Tutaj zaznaczę, że dla mnie jest trochę inaczej. Traktować partnera poważnie to raz, ale ślub, czyli też ślub to jest traktowanie swojej obietnicy, swojego słowa. Więc jeśli ja niepoważnie traktuję swoje słowo, to wtedy ja w ogóle niepoważny jestem. No właśnie. Więc jeśli, to znaczy, że... Aby traktować trzeba i swoje słowa, bo ślub to jest obietnica. Obiecuję ci, że będę tak cię traktował rozwodzą, poważnie. To znaczy, że są niepoważni. Generalnie to pozwolenie sobie, znaczy wie pani, nawet może nie tyle niepoważni, oni mają przesuniętą powagę w ten sposób, czyli co innego mogą traktować poważnie. Czyli na przykład ślub, czyli obietnica, czyli odpowiedzialność za własne słowa, mogła wejść w ich mniemaniu, w ich myśleniu do rzeczy, które nie muszą być poważne. Ale to, no wie pani, istnieje ostatnio takie pojęcie postprawda, prawda? Pewnie się gdzieś tam pani spotkała z tym, czyli prawda, ale tak nie do końca, trochę inna. I teraz... odpowiedzialność za własne słowa, też być może jest to symbol postprawdy, prawda? I symbol czasów postprawdy. Mogę nie odpowiadać za to, co powiem. Zresztą tak się często zdarza, wie pani, przychodząc do pani do radia, przychodzę tutaj, pochwalę się państwu, 7 lat, za każdym razem przychodzę przygotowany.
bo traktuje poważnie panią, traktuje poważnie siebie i państwa, najbardziej, chociaż nie powiem, że bardziej poważnie niż panią Ewę, równie poważnie traktuje państwa, ale zawsze przychodzę tutaj przygotowany. Nie wiem, może to wynika z tego, że mamy już tego, że ma pan ogromną wiedzę, zawsze ale ma pan już tyle materiały lat, przy sobie. Że traktuję to, jestem odpowiedzialny za to, co mówię. Ja się traktuję tutaj te środy jako umowę z panią, umowę z państwem. Ja się umawiam, że przychodzę tutaj w środę i jestem przygotowany. I we wtorek wieczorem ja się zastanawiam, o czym będziemy rozmawiać. I w każdy wtorek regularnie tak. Chyba, że pani Ewa da mi dyspensję i powie, jutro niech pan nie przychodzi. Bo idziemy na urlop dwutygodniowy. Bo idziemy na urlop. Ale generalnie, nie i to, więc coś się zmieniło, że ludzie przestali poważnie traktować swoje słowo. Mało tego, ale to bywa tak, nie dalej jak wczoraj mi opowiadała jedna z klientek, która gdzieś tam pracuje w sklepie, że właśnie przyszła dziewczyna do pracy, podpisała umowę, po czym następnego dnia po prostu nie przyszła. I nie zadzwoniła? I nie zadzwoniła, no i sklep został, no, przez pewien czas, że tak naprawdę to już nie jest tylko kwestia odpowiedzialności wobec tych ludzi, ale jeśli to jest sklep na przykład w galerii, to powiem to trzeba panu karę płacić. Wczorajszy no. przypadek, że ktoś miał lot za granicę, wykupiony w jedną i w drugą stronę, lot powrotny został odwołany, no i oświadczył to jakiś tam pracownik i miał potwierdzić, że lot będzie w innym dniu. Po trzech dniach, jak już dochodzi do tego wylotu, okazuje się, że ten pracownik nie zadzwoni, więc ta osoba dzwoni. No i okazuje się, że pan po prostu zrezygnował z pracy. Aha. I miał to wszystko gdzieś. No właśnie, to jest, i to jest właśnie to, o czym mówimy, czyli zostawił pasażera na lotnisku. Tak, zmienił się w obcym kraju. Tak, sposób patrzenia na odpowiedzialność, mm-hmm. także i przy ślubie. To wszystko prawda? Młodzi ludzie. To młodzi ludzie są, rzeczywiście. To ja wie pani co, to ja wolę być stary. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Dariusz Sobieski z Fundacji Subvenio. Dziękuję pani i dziękuję państwu. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.